Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, w najbliższą sobotę i niedzielę jedziemy znowu do Łodzi na giełdę kolekcjonerską. Giełdę, która jest dwa razy do roku, jeździmy tam od kilkunastu lat. Na co dzień zapraszamy Państwa do firmy z tym, ze starych rzeczy związanych z pieniądzem, z technikami menniczymi, z banknotami, papierami wartościowymi, co Państwo mają w domu, co chcą Państwo poznać wartość, ewentualnie sprzedać, bądź bezpośrednio, bądź jeśli to są rzeczy wysokiej klasy, to wstawić na aukcję. Nasze biuro znajduje się w Warszawie, w hotelu Marriott, w samym centrum, praktycznie na dworcu centralnym jednocześnie, także łatwy dojazd, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że nie dla każdego jest to po drodze, nie każdy też chce wjeżdżać do centrum Warszawy samochodem i tak dalej. Natomiast staramy się też wychodzić w teren z tym, co robimy i świetną ku temu okazją jest giełda w Łodzi, odbywająca się i jesienią, i wiosną. I najbliższa odbędzie się w najbliższą sobotę, to jest marzec, 18-19 marca. Jesteśmy tam, mamy swoje stanowisko, tak jak mogą Państwo zobaczyć na zdjęciach z poprzednich giełd, jesteśmy na wprost wejścia, łatwo nas znaleźć i bez żadnych zobowiązań, bez żadnych kosztów mogą Państwo przynieść swoje stare zasoby z tego tematu, którym my się zajmujemy, a żeby poznać ich wartość, ewentualnie od razu spieniężyć albo spieniężyć na przykład w formie licytacji, z których filmy też mogą Państwo zobaczyć na naszym YouTubie i które pewnie wielu z Państwa też emocjonowały, gdyż czasami te emocje są gigantyczne, chociażby tak jak niedawno licytowany zestaw odznaczeń, odznak i falerystyki różnej, czegoś w tym rodzaju właśnie, poułanie przedwojenny. Pierwotnie w momencie nawiązywania kontaktu zainicjowany kwotą 20 tysięcy, wstawiony na licytację za 60 tysięcy, skończył się za 275. Takich, proszę Państwa, znalezisk domowych Państwu życzymy. Niewykluczone, że z takimi się Państwo pojawią na tej giełdzie, natomiast ja chciałem tylko teraz, zapraszając Państwa, przybliżyć to, czym zajmujemy się na co dzień, co mogą Państwo nam przedstawić do oceny i w czym jesteśmy w stanie tą ocenę, wycenę przedstawić. Proszę Państwa, przede wszystkim stary pieniądz, monety wszelkiego rodzaju. Tutaj przede mną tak poglądowo trochę różnych monet, takich najczęściej spotykanych, rzucone. Zajmujemy się ogólnie numizmatyką całościowo, czyli od antyku przez polskie średniowiecze, monety polskie królewskie po monety współczesne. Tutaj widzą Państwo akurat monety mniej więcej dwudziestowieczne, ale takie, które najczęściej Państwo w domach mają, czyli chociażby taki Piłsudski, w niejednym domu pewnie został, taka głowa kobiety, czy te pospolite mapki perelowskie. Tu od razu możemy przybliżyć. Jeżeli taka mapka, proszę Państwa, masówka. Mamy o tym filmik na YouTubie. Aktualna cena u nas skupu na dzień dzisiejszy, a pewnie i w sobotę, w niedzielę się nie zmieni. 25 zł za sztukę. Podobnie najczęściej spotykana moneta Jan Paweł II. Chętnie odkładana, skrzętnie przechowywana w domowych pieleszach. Proszę Państwa, te same parametry, co i ta mapka. Niestety olbrzymi nakład. Obecnie temat papieża stosunkowo już mało zbierany, a nakłady zdecydowanie większe niż innych monet. W praktyce również cena skupowa taka jak tej mapki, także też tylko 25 zł za sztukę. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku monet tych II Rzeczpospolitej. Tutaj stan zachowania ma zdecydowaną przewagę i tutaj już mamy bardzo duże premie za piękne stany zachowania, czyli egzemplarze nieidealne. I wbrew pozorom, te, które Państwo tutaj widzą przed sobą na obiektywie w tej chwili, to też są egzemplarze nieidealne. One są ładne, ponadprzeciętne, ale nie są idealne. Natomiast idealny egzemplarz, skok cenowy duży. Druga RP, te typy, co tutaj, w przypadku egzemplarzy zniszczonych, obiegowych, startych obiegiem, czy takich wyraźnie już zużytych, to jest niestety tylko, zaczynamy od wartości kruszcu, czyli od 50 paru złotych za sztukę. Ale później dość szybko te kwoty wzrastają i mówimy o porządnych kilkuset, czy o porządnych nawet czasami kilku tysiącach za egzemplarze zupełnie idealne, takie prosto z rulonu, nieobiegowe. Niestety nie takie jak te, tylko troszkę lepsze. Proszę Państwa, to co przez lata lokowane, odkładane przez babcie dla wnucząt, przez mamy dla dzieci i tak dalej, ojców i dziadków oczywiście też, złote monety wszelkiej maści. W tej chwili 20-dolarówka. W takim typie jak tutaj Liberty, cena skupu typowych roczników, a w Polsce w praktyce głównie mamy do czynienia z typowymi rocznikami, typowymi miennicami. Tutaj no, rzadkości w sposób naturalny jednak nie występują, to były przywożone te najpospolitsze z reguły rzeczy.
jako już złoto lokacyjne. Aktualnie taka 20 w skupie można liczyć na kwotę na poziomie 8200 zł. Obok 10-dolarówka, przy czym już z ciekawszego typu, gdyż z Indianinem. Standardowa dziesiątka z głową kobiety, tutaj akurat nie mam w tej chwili naszykowanej. Aktualna cena skupu, mówimy o około 4100 zł, natomiast Indianin zaczynamy od 4350. W domowych zasobach niewątpliwie znajdą Państwo też ruble, złote, złote marki i tak dalej. To też można przedstawić do wyceny. Można również przedstawić nie tylko do wyceny, ale nawet do weryfikacji oryginalności, gdyż w przypadku 20-dolarówek często mamy do czynienia z egzemplarzami niebitymi, ale lanymi. Potocznie część z nich nazywana belgijki i tam również jest wartość kruszcu duża, czasami wręcz praktycznie taka sama jak i w egzemplarzach oryginalnych, ale już nie ma tej wartości dodanej, kolekcjonerskiej. Można chociażby przynieść, pokazać, sprawdzić, czy ma się oryginalną 20 jako domową lokatę odłożoną. Proszę Państwa, zajmujemy się również banknotem wszelkiej maści. Tutaj akurat plik banknotów perelowskich. Te mamy najczęściej w domach, przy czym to, co tutaj przed Państwem, to egzemplarze już z wyższych nominałów. Te są rzeczywiście nawet w stanach takich nieidealnych, mimo że dość ładnych, jak tutaj pokazane. Warte wymierne kwoty, jeszcze niektóre literki więcej, jak na przykład pierwsze literki A. Niskie nominały, no chociażby takie tysiączki, jeśli są z roku 82, tak jak ten, w takim stanie jak ten, czyli obiegowym, nie zużytym obiegiem, ale już pozałamywanym trzecim, praktycznie ten banknot bez wartości. Ale już w idealnym stanie mówimy o wartości takiej przynajmniej 5 zł za pospolite serię. Natomiast jeśli daty będą starsze, zobaczmy, o proszę, tu już 79 rok, nawet w używanym stanie daje się to sprzedać już za kilka złotych, a piękne stany to już mówimy o kilkudziesięciu, czy często kilkuset. A jeżeli dochodzimy już do 75 rocznika serii pojedynczych, to tutaj piękne stany, a szczególnie na przykład pierwsze serie, to też będzie sporo. Wyższe nominały, sposób naturalny, większa wartość w epoce, skrzętnie wymienione, mniej ich zostało. Nawet w stanach używanych dają się sprzedać, a już szczególnie na przykład te milionówki. Tutaj używane egzemplarze to również już kilkadziesiąt złotych dobre do uzyskania, a idealne sztuki, na przykład seria A, no to mówimy tutaj o no na pewno powyżej 1000, musielibyśmy sprawdzić to w archiwach. Potem będziemy mieli z sobą komputery, archiwa, żeby to wszystko weryfikować. Możemy tutaj w tym temacie również przedstawiać oferty, sprawdzać, poszukiwać ciekawych, rzadkich rzeczy, które mogą Państwo wymienić na gotówkę, bądź po prostu mieć świadomość, że mają Państwo takowe w zasobach i ile to jest warte. Dodatkowo zajmujemy się również wszelkiego rodzaju falerystyką, czyli potocznie nazywane medalami, ale o falerystyce, jak samej definicji to brzmi, mówimy wtedy, gdy mamy do czynienia z takimi medalami do zawieszania, takimi nagrodowymi za coś. Różnego rodzaju odznaczenia, odznaki, ordery, medale i tak dalej. Jeżeli to zostało po dziadkach, przodkach, jak najbardziej można przynieść. Na część z nich nie przedstawimy oferty od razu, gdyż nie będzie z nami akurat specjalisty od takiej wykwalifikowanej, wysokiego rzędu falerystyki, ale będziemy mogli chociażby wstępnie oszacować, czy jest to coś lepszego, zrobić ewentualnie zdjęcia, bądź przyjąć w depozyt do oszacowania już u nas w firmie. Bardzo istotne, proszę Państwa, w przypadku tego typu rzeczy są takie papierki, czyli to, co towarzyszy ich nadaniu, wszelkiego rodzaju dokumenty zawiadamiające o tym, że na przykład ktoś został odznaczony, za co został odznaczony, legitymacje uprawniające do noszenia takich odznaczeń. Często w przypadku pospolitych walorów papierek podwaja albo nawet jeszcze więcej dodaje wartości niż sam tylko ten walor falerystyczny. Wbrew pozorom papierków do odznaczeń, medali, odznak zachowało się mniej niż samych tychże walorów odznaczeniowych, falerystycznych. Także jeżeli Państwo planują na przykład przyjść do nas i przynieść właśnie jakieś pozostałe po przodkach odznaczenia, warto poszukać wszelkich, czasami bardzo niepozornych druczków, kwitków z nimi związanych, gdyż to naprawdę może podnieść wartość zdecydowanie. Natomiast w tym szerokim pojęciu medali, takim klasycznym medalem do położenia pamiątkowym, są medale tego typu. Takimi też się zajmujemy, przy czym o dużych wartościach w przypadku medali takich do położenia pamiątkowych mówimy wtedy, gdy mamy do czynienia z medalami epoki królewskiej. Spore wartości okres XIX wieku, duże też relatywnie wartości okres międzywojenny, natomiast powojenne medale tego typu jak tutaj, których bito naprawdę multum. Rocznie myślę, że
średnio w okresie takiej płodności największej medalierskiej lat 70., 80., to pewnie tutaj jest ponad 300 typów bitych w samej mennicy chociażby rocznie. Więc tych medali jest bardzo dużo, są bardzo ciężkie, dość niewdzięczne do kolekcjonowania, więc obecnie kolekcjonerów na to aż tak dużo nie ma i są to egzemplarze niestety z okresu PRL-u. Przy większości takich powszechnych tematów tanie, ale to również można przenieść, zweryfikujemy. Poza tym tam mogą być różnice tego rodzaju, iż mamy medale typowo w takim brązie czy tombaku i mamy w brązie srebrzonym, takim jak tutaj, wartość ich jest równorzędna, ale czasami te właśnie wyglądające na srebrne mogą być rzeczywiście z litego srebra. Jeśli są takowe, to będą miały oznaczenia tegoż srebra albo na obrzeżu nabite odpowiednie punce, cechy informujące, jaka to jest próba, albo gdzieś w polu z jednej czy z drugiej strony taka informacja. Wówczas mówimy od razu o zdecydowanie większych wartościach. Proszę Państwa, zajmujemy się również starymi papierami wartościowymi, czyli to, co tutaj Państwo widzą, co po dziadkach często w domu też zalega, mówimy tu głównie o okresie międzywojennym. Mogą to być dwa rodzaje papierów. Mogą to być akcje, czyli papiery dywidendowe i dające udział w majątku, w kapitale spółki, jakiejś firmy akcyjnej. I w akcjach mogą być bardzo ciekawe walory, czyli jeśli zostały gdzieś takie papiery, warto przynieść, przejrzeć. Niektóre pospolite są rzeczywiście po kilka złotych, ale te rzadkie, mówimy tutaj często o cenach rzędu kilkunastu tysięcy, jeżeli to są na przykład XIX-wieczne rzadkie papiery. Drugim rodzajem papierów tych historycznych wartościowych są papiery procentowe, czyli udzielane pożyczki. Mogą to być obligacje, listy zastawne. I w przypadku tychże papierów procentowych większość tych, które zostały na rynku, to są niestety te, które były w obiegu tuż przed II wojną światową i ich wartość fizycznie jest kolekcjonersko nieduża, gdyż to były bardzo duże emisje i zostało tego w praktyce zdecydowanie więcej niż obecnie jest zainteresowanie i chłonność rynku kolekcjonerskiego, więc tutaj często przy takich starych obligacjach mówimy o cenach nawet kilku złotowych, tych najpospolitszych. Niektóre z nich kupujemy po 4-7 zł. No takie obligacje jak tutaj te setki konsolidacyjne, może troszkę ciekawsze, ale to jest raptem kilkanaście złotych w skupie. Tego jest po prostu, proszę Państwa, naprawdę za dużo. I w obligacjach tych końca II Rzeczpospolitej niewiele jest ciekawych papierów, ale są emisje wcześniejsze, wymienione właśnie na te końcowe obligacje. I tam już w takich niektórych emisjach wcześniejszego okresu II RP, w przypadku papierów procentowych, możemy mówić też o cenach kilku tysięcy złotych, także też warto takie rzeczy przynieść pod ocenę. Proszę Państwa, na co jeszcze zwrócić uwagę, przychodząc i zastanawiając się, czy to, co będziemy mieli do przedstawienia, do wyceny, jest tym, co może mieć jakąś wartość. Jeżeli to będą takie domowe znaleziska, wygarnięte z szuflady monet luźnych, mało prawdopodobne, żeby tam się trafiły egzemplarze rzadkie i cenne, choć takie przypadki też się zdarzają. Natomiast jeżeli to już są świadomie budowane kolekcje, na przykład poukładane w albumach, to mamy dużo większą szansę mieć coś wartościowego, gdyż ktoś świadomie gromadził jakąś kolekcję. Szukał egzemplarzy, które mu brakują, być może czasami płacił na aukcjach za takie egzemplarze jakieś kwoty, być może wymieniał się z innymi osobami, kupował na giełdach, bazarach, gdyż, proszę Państwa, no, rynek aukcyjny w Polsce, to mówimy tutaj raptem o ostatnich, powiedzmy, 20 paru latach, natomiast wcześniej te kolekcje były tworzone po prostu na codziennych spotkaniach kolekcjonerskich czy cyklicznych. Z reguły weekendowych takich spotkaniach, więc na przykład jeżeli mówimy o kolekcji, którą ktoś tworzył w latach 70., 80., 90., to będzie to właśnie w takich spotkaniach kupowana kolekcja i jeżeli ta kolekcja była wtedy zamknięta, to nawet jeśli wtedy nie obciążała wyraźnie budżetu, to proszę Państwa, obecnie może być dużo warta. Czyli jeśli mamy takie kolekcje stare po swoich przodkach w albumach, czy często jeszcze te wcześniejsze na przykład w takich kopertkach, tutaj na przykład fragment takiej kopertkowej kolekcji opisywanych i tak dalej, to proszę Państwa, warto szczególnie takie przynieść do oceny, gdyż tutaj mogą być naprawdę fajne kolekcjonersko cuda i no już nieraz przeżywaliśmy duże zaskoczenia, gdy przeglądaliśmy takie kopertki. Proszę Państwa, ja nie dalej jak wczoraj oglądałem zbiór po kolekcjonerze, który zmarł w 1995 roku. Oprócz innych rzeczy, które gromadził, właśnie typu falerystyka, również jakieś militaria, były
dwa główne pudła z kolekcją tworzoną przez niego, kolekcją tak w kopertkach poukładaną. Proszę Państwa, mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli tą kolekcję przedstawić, prezentując ją przedaukcyjnie. Na razie przejrzałem około może 10-15% tejże kolekcji i proszę Państwa, naprawdę zaskoczenia były duże dla jej obecnych właścicieli, którzy po prostu trzymali to w szafie po zmarłym dziadku, później przeszło to na rodziców, a następnie na już wnuków. I otwierając kopertki, w niektórych kopertkach były rzeczy po kilkanaście złotych, niewiele warte, ale w jednej z kopertek był na przykład dukat Zygmunta III Wazy, moneta, mimo że nie najlepiej zachowana, to mówimy o cenie 15-20 tysięcy złotych na pewno. W innej koperce przepięknie zachowany talar targowicy, także tam moneta przynajmniej 20 tysięcy kosztująca. Inna kopertka, półtalar Stanisława Augusta Poniatowskiego w pięknym stanie, 1768 rok. No myślę, że tam startowa cena będzie na poziomie 5-8 tysięcy złotych, czy nawet właśnie takie kopertki, niektóre z drobniejszą monetą, bardziej traktowaną przez kolekcjonera wówczas, w tych latach 80., 90., kiedy tworzył ten zbiór, jako moneta taka pośrednia, niewiele warta, więc na kopertkach często było napisane, że kilka sztuk. Na przykład otwierałem kopertki z szóstakami Jana Kazimierza i proszę Państwa, no oczy mi się świeciły do tych monet, bo na przykład było 6-8 w jednej kopertce, monety znakomicie wybite, z lustrem, z patyną, którą nabrały w tychże kopertkach, takie dobre drugie stany, albo między drugim a pierwszym stanem monety, które no naprawdę uważam, że jeśli trafią na licytację, to nie jeden kolekcjoner tutaj no będzie kilkakrotnie codziennie sprawdzał, przyglądał im się i serce będzie mu biło, żeby tylko je licytować i wygrać do swojego zbioru. Także proszę Państwa, w takich właśnie starych zasobach po kolekcjonerach mogą być naprawdę fajne rzeczy. Także polecamy szczególnie z dużą estymą i takim szacunkiem traktować te kolekcje, które gdzieś są w albumach, w kopertkach i tak dalej. Proszę Państwa, co jeszcze? Banknoty pokazaliśmy, oczywiście to był tylko PRL, ale prawdziwa wartość kryje się często w tych właśnie starszych, często zazwyczaj. Insurekcja, XIX wiek, okres międzywojenny, choć to też nie ma reguł, bo wiele tych literek z okresu PRL-u, jeśli będzie w Stanach Idealnych, to też są duże pieniądze. Co istotne, proszę Państwa, nieraz się spotkaliśmy jeszcze w przypadku banknotów, że ktoś przychodzi z banknotami do wyceny i wyjmuje z portfela od tak złożone. Często właśnie banknoty, które były praktycznie nowe, a człowiek złożył, schował w portfelu i przychodzi do wyceny. Absolutnie nie. Dla banknotu jest to utrata, złożenie to jest utrata często przy pospolitych emisjach rzędu 80% wartości. Także banknotu nie można zginać, łamać. Szanujmy je, tak samo monet absolutnie nie czyśćmy. Proszę Państwa, wolimy przyjąć taką monetę jak ta. Ta absolutnie nie wymaga w ogóle czyszczenia, ale czasami mogą być bardziej brudne. Wiemy, jak ewentualnie je umyć w razie konieczności, natomiast proszę w sposób niefachowy nie czyścić, bo stracą Państwo tylko wartość. Także to, co Państwo znajdą, przynosi w stanie naturalnym. Czyszczenie może tylko zaszkodzić. Jeszcze w starych zbiorach mamy czasami biblioteczki dawnych kolekcjonerów. Ignorowane jako książki, szczególnie, że obecnie narracja jest taka, że wiele książek jest prawie, że niesprzedajnych, że nie ma co z nimi zrobić, prawie, że można makulaturę oddawać, szczególnie te wydawnictwa lat powojennych, w dużych nakładach wydawane. Obecnie jest z tym problem rzeczywiście sprzedażowy, natomiast jeśli to będą książki o tematyce numizmatycznej, też warto je przynieść, gdyż wiele tytułów numizmatycznych wydanych w latach 80., 70. są to książki po kilkadziesiąt złotych, po czasami po niskie kilkaset. Na przykład komplet katalogu Kopickiego, takich białych, charakterystycznych, to mniej więcej taki stos wysokościowo, to obecnie jest no, między 500 a 1000 złotych, to jest 17 tomów. Ale jeżeli mamy starszą literaturę, chociażby taką jak tu leży koło mnie, proszę Państwa, no, czasami w takich naturalnych właśnie, wcale mnie nie przeraża, proszę Państwa, że ta książka jest tak popękana i ma taką oprawę. To jest klimat, to buduje i w takich fajnych, starych, naturalnych oprawach, niezniszczonych, ale często ruszonych trochę zębem czasu, kryją się tytuły, które są warte po kilka czy po kilkanaście tysięcy na rynku aukcyjnym, także też można przynieść do oceny. To wszystko, proszę Państwa, na giełdzie osobliwości w Łodzi, to jest hala Expo, Aleja Politechniki, nie pamiętam numeru, ale łatwo to można będzie sprawdzić w internecie, zresztą damy zaraz odnośnik pod tym filmem również do samodzielnego kliknięcia na stronę giełdy, żeby zapoznać się i z mapką, i z cennikiem biletów, zresztą te bilety chyba kosztują symbolicznie, nie wiem, czy niedawno nie było to po 10 zł, teraz pewnie zdrożało, ale to naprawdę ten rząd wielkości, także koszt wejścia na giełdę nieduży, my jesteśmy sobota cały dzień,
chyba giełda się od 9 zaczyna i trwa bodajże do 17. W niedzielę zaczyna się chyba odrobinę później, nie wiem czy nie od 10, ale to też do sprawdzenia na stronie organizatora. I trwa, wydaje mi się, że krócej, chyba do 15 w niedzielę. Także w tym czasie jesteśmy do Państwa dyspozycji, będziemy przygotowani do weryfikacji tego, co Państwo przynoszą. Będziemy również gotowi do ewentualnego przyjmowania tychże pozycji na aukcję bądź skupu ichże bezpośredniego, czyli przynosząc na giełdę w sobotę jakieś stare walory, może się okazać, że wyjdą Państwo z całkiem sporą ilością aktualnej ważnej gotówki. Zapraszamy serdecznie, do zobaczenia już pojutrze.